Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Moi drodzy, mam już pełną wersję, na której wszystkie moje postępy będą zapisane i będę mógł kontynuować moją rozgrywkę od początku do końca. Super sprawa, bo już miałem dość grania w tą wersję przedpremierową, bo teraz w to, co gram, to też jest taka wersja przedpremierowa, aż oplułem ekran monitora, aż oplułem z tego wrażenia. Tylko że ta wersja to już jest taka pełna, więc te zapisy, co tutaj robię, wszystko, co tutaj robię, zostanie zapisane. O, siema, Oski! Oski, jaki tym gratem jeździsz? Masz pierwszy poziom dopiero! Tutaj się pokazują drivatary, czyli gracze, których ja mam gdzieś tam znajomy w klubie, gdzieś tam będą sobie tutaj jeździć jako drivatary. To nie są normalni gracze. Teraz multiplayer działa, ale działa jeszcze niezbyt dobrze przedpremierowo. I właśnie chciałbym zrobić taki odcinek bardziej techniczny teraz, z racji tego, że no, rozmawialiśmy trochę o ustawieniach gry, o wymaganiach, o tym wszystkim i ja na waszym miejscu czułbym się troszeczkę zmieszany, patrząc na te ustawienia graficzne minimalne. O, a tutaj jest Lenko 900. Jak jesteście ciekawi, kto to jest, wpiszcie sobie w YouTube'a koniecznie. Będziecie zaskoczeni, myślę. No i tak, ustawienia PC-towe, to jest dziwna sprawa tutaj. Powiem wam, że mój laptop, bo gram teraz na laptopie, nie gram na tym moim blaszaku, gram oczywiście na komputerze. I powiem wam, zresztą zobaczcie sami, wejdę sobie tutaj w ten panel i tutaj macie ilość FPS. Zwróćcie uwagę na zużycie GPU, jest prawie zużyta karta na maksa. W niektórych momentach gra przycina, jak mam na przykład dużo samochodów na drodze i jak wszystkiego jest dużo odbić, pokażę wam zaraz ustawienia graficzne, zobaczycie, o co chodzi. Gra generalnie jest mocno zasobożerna. Będziecie zaskoczeni, bo ja odpaliłem sobie ją na moim starym komputerze, na którym Forza Horizon 4 chodziła zawsze na maksymalnych, ekstremalnych, jakichś ultra ustawieniach, to po prostu max, co się da tam ustawić. Zawsze miała stałe 60 FPS-ów, nigdy nie spadała poniżej, cokolwiek by się w grze nie działo, tak? A tutaj mam takie 60 FPS-ów, ale wiesz, jak odpalę wyścig, jak zacznie padać deszcz, jak wszystko będzie się odbijało od ziemi, no to te FPS-y czuję, że gdzieś tam spadają albo delikatnie szarpią, także tak, ta gra jest bardzo wymagająca i musicie brać to pod uwagę, jeśli będziecie chcieli za nią zabierać, że może być problem, aby odpalić ją na pełnych ustawieniach, jeśli na pełnych ustawieniach graliście na przykład w Forza Horizon 4. I tak, zerknijmy sobie na te właśnie ustawienia graficzne, jak to tutaj wygląda. Wejdźmy sobie najpierw tutaj. Gram na Full HD, 60 FPS-ów, mam synchronizację pionową włączoną. Moglibyśmy ją wyłączyć, żeby zobaczyć, ile mój sprzęcik osiągnie tutaj FPS-ów, ale powiem wam, że no, zaraz zobaczycie zresztą. Dobra, zapisujemy i patrzcie, mamy 100% zużycie GPU i FPS-ów mamy raptem 82, jest to jakiś tam zapas mocy, ale no niewielki. I zwróćcie uwagę też na to, że jesteśmy raczej w takim terenie otwartym, tak, gdzie niewiele się dzieje, jest mało samochodów i wszystkiego. Jakbyśmy zaczęli wyścig, jak jest dużo samochodów, dużo odbić refleksów do renderowania, no to wtedy nawet 60 FPS-ów jest ciężko utrzymać na tym moim laptopku. Na tym moim laptopie mam RTX-a 3080, chociaż nie jest to taki RTX jak ten RTX desktopowy, jest on dużo słabszy o generacji niżej, gdzieś około 2080 Ti albo 2070 Ti, jeśli chodzi o tą, tak porównując do tych desktopowych kart, coś w tych okolicach, no nie? Co i tak to jest bardzo mocna karta graficzna i powinna ta Forza chodzić fantastycznie, a jest jak jest, ten obszar doczytywania terenu, grafika, odbicia, jakieś różne refleksy, mgiełki, nie mgiełki, ta gra wygląda niesamowicie, to jest, ja wiecie co, chętniej bym grał w nią w 30 FPS-ach, widząc to wszystkie rzeczy, te wszystkie efekty, gadżety, które tutaj nam się pojawiają, niż rezygnować z tego i grać na średnich. Chociaż pewnie wśród was są też osoby, które chciałyby sobie pograć w tę grę ze względu tylko i wyłącznie na jazdę, tak? Bo jeździ się tutaj przyjemnie, ale o tym wam zaraz też opowiem jeszcze dokładniej.
Nie powiem wam, dlaczego gram na padzie teraz, bo normalnie bym grał na kierownicy. Dobra, no i przechodzimy do ustawień graficznych. Tutaj możemy sobie zrobić benchmark. Benchmark wskazał, że powinienem mieć dużo niższy preset niż ustawiłem, ale jestem hardcorem, więc zrobiłem coś takiego. No i zobaczcie, wszystko jest na ultra extreme, maksymalne ustawienia, jakie da się tutaj włączyć, i to jest naprawdę potężne obciążenie dla każdego komputera. I tutaj mamy ray tracing quality, i ray tracing tutaj działa też jakoś dla dźwięku. Ja wiem, że to brzmi niedorzecznie, bo też nie wiedziałem, że coś takiego jest jak ray tracing dla dźwięku. Taka jest oficjalna odpowiedź od Xboxa. No to ja też byłem zaskoczony, jak to usłyszałem, z jakieś bzdury totalne, no nie? Ale tak naprawdę, naprawdę jest. A propos, wziąłem sobie Centenario, bo chcę wam coś pokazać. Mamy tutaj również skrętną tylną oś w tym samochodzie. Kurde, kosmos. Cienie w tej grze są niesamowite w ogóle. No dobra, to pokazałem wam ustawienia graficzne, jak to wygląda, i wygląda to niepokojąco. Gra jest mocno zasobożerna, patrząc na obecne ceny tych wszystkich kart graficznych i w ogóle sprzętów. To jest po prostu tragedia, no. No, powiem wam, że na Xboxie Series X ta gra wygląda fantastycznie, ale w 30 fpsach. Jak włączymy sobie 60 fpsów, to od razu nie zauważymy takiego przeskoku graficznego, ale jak dłużej pogramy w tej takiej lepszej grafiki, w grafice, i przejdziemy na tą taką gorszą, no to mamy takie coś tu kurde jest, coś tu jest nie tak. Detale gorzej wyglądają, gra wygląda generalnie trochę gorzej. Także dzisiaj trochę wam poopowiadam właśnie o tym, jak wygląda ta gra pod kątem takim technicznym obecnie, a nie wygląda za dobrze, dlatego że jak widzicie, gram sobie na padzie. Normalnie bym grał na kierownicy i na kierownicy gra się bardzo przyjemnie, jest spore ulepszenie, drift już na kierownicy, już się nawet nauczyłem tutaj driftować i driftuje się świetnie, ale uwaga, driftuje się świetnie nawet z kokpitu. To bardzo dobrze świadczy o tej grze, bo w czwórce totalnie z kokpitu driftować nie potrafiłem. Także tutaj to nie jest jakieś tam ulepszenie typu, że to nagle robi się z tego symulator. Jest delikatnie lepiej, nie jakoś tam, wiesz, niebo a ziemia typu w porównaniu do Forza Horizon 4. Jest lepiej, jeśli chodzi o granie na kierownicy, force feedback jest lepszy, kierownica się lepiej zachowuje, szybciej reaguje na różne rzeczy, ale to jeszcze bym chciał sobie tak dokładniej zbadać, bo gram dopiero 2 tygodnie w Fordze i niewiele mogę chyba na ten temat powiedzieć. Jak będę grał tak gdzieś z rok, to wtedy sobie to sprawdzimy. Teraz wziąłem sobie taką misję, gdzie mamy burzę. Będzie dużo refleksu, będzie dużo się działo, będzie w ogóle kosmos. I zobaczymy, jak tutaj mój komputerek sobie poradzi. Dajmy to gdzieś tutaj. O, tu będzie chyba dobrze, co? Będziecie dobrze widzieć, co się dzieje. Obecnie jest spoko. Mamy zużycie GPU na poziomie 70-80%, ale za chwilę zacznie się burza, bo tak, jedziemy w stronę burzy obecnie. Bardzo fajna misja, już ją widzieliście na pewno na jakichś tam wczesnych gameplayach, jak twórcy pokazywali nam właśnie jedną z misji, jedną z nich była właśnie ta. I teraz zobaczycie, jak to wygląda już pod kątem takim technicznym, i wygląda to ciekawie. Chociaż tu aż tak mocno chyba karta graficzna nie jest obciążona jak na początku, na przykład jakiegoś wyścigu, gdzie jest dużo samochodów w jednym miejscu. To wtedy naprawdę jest to mocno obciążone. Zobaczcie na te efekty, na te chmury w ogóle burzowe. Niesamowite to jest, gra wygląda obłędnie. Jest ogromny skok jakościowy w stosunku do czwórki. I wiecie, ja już grałem w tę grę przez 2 tygodnie. Mój taki pierwszy hype na tę grę dawno minął temu. Ale dalej mam takie momenty w tej grze, jakby moment, kiedy na przykład jest poranek, wczesny poranek, jedziesz sobie nad wodą i widzisz taką charakterystyczną mgłę nad wodą.
porankową i to jest tak świetnie tu odwzorowane. Wiesz, ta gra nie jest realistyczna, ona chyba nawet nie ma być realistyczna, ona jest po prostu piękna. Pokazuje najlepsze momenty naszego tego świata. Tak ją chyba należy odbierać. Tak, ludzie widzą realistyczną grafikę i wiesz, oczekują od tej gry, że wszystko będzie super realistyczne, ale takie nie jest. Ta gra po prostu ma cieszyć oko, ma być piękna. Gdyby to był prawdziwy Meksyk, to pewnie byśmy mieli na drodze, co nie wiem, parę metrów byśmy mieli dziurę jakąś wielką, w którą by nam wpadał cały samochód na przykład, no nie? Dobra, tutaj mamy zrobić parę rzeczy. Ja tak dałem kamerę maksymalnie do tyłu, żebyście jak najwięcej mogli zobaczyć, a przy okazji, żeby, no, troszeczkę obudzić ten mój komputerek, żeby zaczął pracować na najwyższych obrotach. Zobaczcie, już 95%, 100% zobaczcie zużycia karty graficznej w tym momencie. Tak, tu musimy zrobić zdjęcie statuetki. Jesteśmy w trybie zdjęciowym, zobaczcie, 100% obciążenia. Spadków FPS-ów nie ma, chyba, czekaj, jak się zbliżam do samochodu, to jest 100%, o, widzicie, w tym miejscu 100% zużycia karty graficznej i FPS-y spadają, także to jest, te ustawienia, które tutaj mam, to jest na granicy tego laptopa, no nie? Jak ktoś z was ma kartę graficzną lepszą od 20, chyba 70 Ti, bo chyba taka była, no nie? No, to myślę, że będzie miał lepsze osiągi niż ja na tym moim laptopie, ale na moim stacjonarnym komputerze, gdzie mam GTX-a 1070 i stary jakiś procesor 2015 roku i 7, no to jest kiepsko tam. Powiem wam, że na maksymalnych ustawieniach mam gdzieś w okolicy 25-30 FPS-ów, naprawdę jest totalna porażka i gra mi się nawet zawiesiła kilka razy. A propos właśnie zawieszania, bo nie dokończyłem mojej takiej myśli odnośnie, dlaczego nie gram na kierownicy. No nie gram na kierownicy dlatego, że to jest chyba problem mojej kiery konkretnie, bo jak gram na kierce, to po prostu gra się wiesza i to wiesza się w takich dziwnych momentach, bo raz wiesza się po 4 minutach grania, a raz wiesza się po na przykład godzinie grania, no nie? Więc ona jeszcze nie jest idealna i tutaj jeszcze parę szlifów potrzebuje na pewno. Ja czekam na jakiegoś patcha i wtedy sobie będę grał na kierce. Dało się grać na kierce przed patchem, którego wy zresztą też musieliście pobrać przed premierą, 22-gigabajtowym, na pewno jeśli włączyliście sobie wczesne pobieranie gry, to już go macie na swoim komputerze. Cześć, ja gdzieś tam na górę muszę wjechać. I ten patch troszeczkę w moich oczach popsuł, bo kierownica przestała działać. Znaczy działa, ale wiesza grę. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Into Eye of the Storm. Okej, okay, jedziemy sobie dalej. Także tak, możliwe, że na waszej kierownicy ta gra będzie działać dobrze i nie będzie się wieszać, jak ja podłączam swoją, po prostu gra po jakimś tam czasie frizuje i jest problem, żeby, wiesz, żeby grać normalnie. No ale tak, na padzie też się gra fajnie. A właśnie, propos jeszcze jazdy, zaraz wam pokażę ustawienia. Ale to wygląda, co? Fajnie. Nieźle, to jest... Nie wiem, czy ta burza będzie też tak normalnie w grze, czy tylko jest podczas tej misji. Wygląda to nieźle, nie? To jakiś piorun. Wyjeżdżamy z tej burzy. No
i dobra, ja już tę misję robiłem sobie wcześniej, chciałem tylko pokazać, jak tutaj wygląda sytuacja z grafiką. I tak ciężko to pokazać, żeby wam uzmysłowić, jak ta gra jest piękna. Musicie sami sobie odpalić ją na najwyższych detalach, sprawdzić każdą porę roku, każdą porę dnia, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, a wygląda obłędnie. Meksyk jest przepiękny i przepięknym miejscem do pokazania naprawdę fantastycznych scen. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które tutaj robiliśmy, możemy robić w kooperacji ze znajomymi, nie ma problemu. Ja przejechałem sam, bo nie mam znajomych. Nie no, tutaj jest jeszcze trochę w tej wersji przedpremierowej problem z serwerami. Ciężko jest się połączyć z Horizon Live. Ale tak, tutaj mamy kolejną scenę, tutaj jest Horizon Apex. Wszystko to wam pokażę chyba później. Bardzo mi się podobają wyróżnienia, czyli accolades, bo macie wszystko w jednym miejscu, co macie w grze jeszcze do zrobienia. Welcome to Mexico, Expedition, tutaj musicie coś tam zbadać i macie wyróżnienia, żeby sobie coś tam znaleźć, nie? Tutaj macie wyróżnienia odnośnie umiejętności, tu macie, no, masę różnych rzeczy, które trzeba, wiesz, ukończyć, za to dostajesz oczywiście też nagrody, jakieś ubrania, często właśnie są jakieś tutaj ciuchy do wygrania w tych wyróżnieniach niż jakieś samochody. Samochody zresztą co chwilę się wygrywa, także nie ma się co tym przejmować, że tam ci zabraknie samochodów. Jak chcecie sobie zobaczyć, w jaki sposób na początku zdobyć dużą ilość kasy i w ogóle samochodów i wszystkiego, to zobaczcie sobie mój poradnik odnośnie tego, bo już taki stworzyłem jeszcze przed premierą gry. Jest to bardzo proste, tego używałem na wersji przedpremierowej, żeby jak najwięcej samochodów wam pokazać, jak najwięcej samochodów sprawdzić i rzeczy, żeby mieć po prostu na to kasę. No to jest tam fajny sposób na to, ale generalnie mówiąc bardzo w skrócie, musicie skupić się na zdobywaniu wheel spinów. Ale jak je zdobyć, to możecie sobie zobaczyć. Tam, o, ja tu chyba jakiś nowy domek odblokowałem. Tak mi się tutaj to pokazuje. Nie wiem, czy ja mogę to kupić, czy jak. Okay, view house. Chyba się kupuje, tak jak w czwórce, no nie? Ja już zapomniałem, jak to było w czwórce, bo... Czekaj, co ja za to dostanę? Super wheel spina jednego. Horizon Promo Collect... Your Car Collection. Aha. Tutaj będziemy odblokowujemy możliwość fotografowania samochodów i dostawania za to nagrody. Także tak, to jest pierwszy dom, który będę mógł sobie kupić za własny hajsik. Tych domów pewnie później pojawi się nam więcej. Widzicie, że tu ja już sporo odblokowałem, bo na początku jak się zaczyna grę, no to... tutaj coś mamy ciekawego. Jakaś nowa wycieczka. Dla mnie ten świat był całkowicie pusty jeszcze niedawno, bo... grałem w tą wersję przedpremierową, tam nie można było za dużo przejść, a tutaj już widzę, coraz więcej tego wszystkiego jest i powiem wam, że fabuła jest, myślę, że ciekawa. Jak do tej pory, jest fajnie. No ale to powiedziałem wam tak ogólnikowo, tutaj chciałem się skupić na takich kwestiach właśnie wymagań sprzętowych, opowiedzieć wam o tym, jak to wygląda. No, mówiłem wam o tych wyścigach, tutaj mamy jakiś wyścig, to sobie go odpalimy, przejedziemy. Zobaczycie, że tutaj jak mamy dużo samochodów i w ogóle wszystkiego do renderowania, no to zresztą sami zobaczycie, jak FPS-y będą spadać. Gra będzie trochę szarpać. Ustawienia mam trochę za wysokie, jak dla tego laptopka mojego. Ale i tak przez większość czasu ładnie ogarnię, więc wolę czasami mieć jakiś tam drobny spadek FPS-ów, niż wiesz, zrezygnować z jakiegoś fajnego efektu. No dobrze, weźmy sobie może jakiś ciekawy samochód. Mi się ostatnio dobrze jeździło. Ja tu miałem chyba sesto element. Nie, nie miałem. To na tej wersji przedpremierowej. Mam dużo fajnych samochodów już z wersji Horizon. Powiem wam, że dosyć szybko one się zdobywają tutaj. Mamy tego Mercedesa, który ma dwa tryby jazdy. To jest też ciekawe, bo jak mamy ten tryb jazdy torowy, to spada mu prędkość maksymalna, bo zwiększa się docisk. Ale mamy też ten tryb komfortowy, który sprawia, że mamy wyższą prędkość maksymalną. No wiadomo, no, mniejszy opór aerodynamiczny. Ale chyba przyspieszenie od 0 do setki jest niższe. Takie mam... Generalnie ten samochód prowadzi się jak czołg, jak jest w trybie komfortowym. Myślę, że to specjalnie jest tak zrobione. Dziwnie. Oj, ja mam tu chyba za wysoki poziom ustawiony. Chyba... A dobra. Obserwujcie FPS-y, ja będę grał, okej? Okay? Wy obserwujcie FPS-y, co się z nimi dzieje. Chyba nie było tragicznie tutaj akurat, no nie? Bo widzę, że tam na tej osi czasu jakoś za bardzo to nie spadło, także... Chyba nie jest źle, daje radę ten laptopek. On tam gdzieś mi syczy po drugiej stronie pokoju, sobie kabel, kurde. HDMI, wiesz, przez cały pokój stegowałem, żeby był trochę dalej. Nie, no wolę sobie na dużym ekranie po prostu grać.
Tak, to w ogóle ten Mercedes jest bardzo dziwny, bo on tak... O, teraz chyba FPS-y spadły na chwilę, no nie? Ten Mercedes jest bardzo dziwny, bo on jak jest w tym trybie komfortowym, to naprawdę prowadzi się mega, mega ciężko. Dużo ciężej niż samochody, które w ogóle nie mają trybu torowego. Poważnie, nie wiem dlaczego tak to jest zrobione, chyba właśnie, żeby poczuć ten tryb torowy, że jak faktycznie się przełączymy w tą torówkę, to mamy takie wow! Także to jest tak tutaj ogarnięte. Są samochody, które bez trybu torowego wprowadzą się niesamowicie. Na przykład Sesto Elemento Horizon Edition ma też tylną skrętną oś. Dużo samochodów ma skrętną oś, jak się okazuje. Ja o tym nawet nie wiedziałem, a Forza teraz to może nam pokazać. Na przykład chyba Maserati, też takie zdobyłem, które ma też tylną skrętną oś. I te samochody faktycznie czuć, że tutaj w Forza Horizon 5 lepiej się prowadzą niż te same samochody w czwórce, dzięki tej skrętnej osi, także to uwzględnili, no nie? Przede mną jedzie Lotus Evija, nie wiem, ja go mam, pokażę wam go później, to jest elektryk. Bardzo ciekawy, koncepcyjny samochód. Zobaczymy sobie go w następnych odcinkach. Także widzicie, tutaj podczas wyścigu, gdzie no, dużo się dzieje, akurat jesteśmy też przy wodzie, jak jesteśmy w grach przy wodzie, to przeważnie mamy dużą ilość FPS-ów, ale tak, gdy są wyścigi, to tutaj potrafi szarp. Czuję to też na padzie. A propos jeszcze pada, to muszę wam powiedzieć, że sterowanie symulacyjne jest, myślę, że takie przyjazne dla pada. Możecie sobie to spokojnie ustawić i grać na padzie. W czwórce na ustawieniu symulacyjnym było dziwnie. Na padzie, nawet na kierownicy, to w ogóle było dziwne, bez sensu. A tutaj nie ma aż takiej dużej różnicy, po prostu samochód trochę lepiej się zachowuje na symulacji. Ja gram teraz na trybie normalnym, takim padowym. I ogarniam. Gra mi się bardzo przyjemnie. O, teraz czuję jakieś takie spowolnienie. Tak, i jeszcze propos trybu torowego, czy tam sportowego, czy jakiegoś innego. Na razie z samochodów, które mam, to jest dostępne to tylko w tym Mercedesie. Nie możesz na przykład w Audi RS7 włączyć sobie trybu sportowego. Masz dostępny tylko ten jeden. Jak sobie stunigujesz furę, tak będziesz miał, no, krótko mówiąc. Także tak, no, zrobiliśmy sobie taki test wydajnościowy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Trochę chaotycznie wam opowiadałem, jeśli tak, to sorry. Chciałem jak najwięcej moich myśli na temat Forza Horizon 5 schować w tym jednym odcinku, żebyśmy na następnych skupili się tylko i wyłącznie na takiej rozgrywce i zabawie, czerpiąc z niej radość. Także co, zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Hej, awesome.